Dzisiaj przepis na babkę orzechową. Ale zanim zaczniemy ten przepis, wrócę jeszcze do jednego komentarza, który napisała mi pani pod chyba poprzednim filmem. Zwróciła mi tam uwagę, że używam plastikowe miski, co jest bardzo niezdrowe dla naszego organizmu. To powiem tak. Tam jeszcze było pytanie, czy nie mam innych misek. No mam metalowe na przykład miski, stalowe, które są bardzo zdrowe. Mam porcelanowe miseczki, szklane, a akurat wzięłam do tamtego filmu tą plastikową, ale wszystkie miski plastikowe, tak samo ta od miksera, tak samo ta miarka, wszystko tutaj na dnie ma zaznaczone, że nadaje się do produktów spożywczych. Teraz przejdziemy już do przepisu. Dzisiaj, tak jak już wspomniałam, babka orzechowa. Tutaj mam masełko, jajka, białka oddzielone i zaczniemy od tego, że właśnie ubiję białka z odrobiną soli. Pianę mamy ubitą, jest gotowa, teraz ją odstawiam. I zacznę ubijać teraz masło z cukrem i z żółtkami. Do tego drobny cukier. I ubijamy. Teraz, kiedy masełko już jest wstępnie połączone z cukrem, zaczynam dodawać żółtka. Kiedy masełko już jest ubite z jajkami i z cukrem, trzeba spróbować, czy cukier się dobrze rozpuścił. Cukier jest rozpuszczony. To jest takie dobre 10 minut ubijania. Dodajemy teraz mąkę pszenną z mąką ziemniaczaną i do tego jest łyżeczka sody oczyszczonej. Tu jest dosyć duża ta porcja, więc daję łyżeczkę sody oczyszczonej. Mam resztę. Łyżeczkę sody oczyszczonej. I dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Takie dwie płaskie łyżeczki. I teraz to wszystko razem troszeczkę wymieszać trzeba. Teraz dodajemy mąkę porcjami i miksujemy już na niskich obrotach. Ciasto jest dość gęste w tej chwili, jest gęste. I teraz zaczynam dodawać pianę z białek i teraz już mieszamy łyżką, mikser. Białka są ładnie wmieszane w ciasto. Teraz taką małą miseczkę odłożę sobie. 2-3 łyżki tego białego ciasta jeszcze. Do reszty dodaję zmielone orzechy. I wszystko razem mieszamy.
Orzechy są ładnie wymieszane. To jest porcja na taką dość dużą foremkę. Ja mam tu taką dużą kreksówkę założoną papierem do pieczenia. I wykładam teraz ciasto do tej foremki. Teraz do tego do ciasta, którego tu odłożyłam. Przełożę je do większej miseczki, żeby było mi łatwiej to wymieszać. Włożę łyżkę kakao. I to wymieszam. Ta masa tutaj od kakao nam trochę zgęstniała, więc możemy wziąć troszeczkę mleka, dolać tak z dwie łyżki i rozrzedzić tą masę. I tą masę zrobiłam po to, aby zlać ją środkiem tutaj na wierzch babeczki. Wtedy ta babka jest taka dwukolorowa. Spróbujemy i stawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 50 minut, nawet do godziny. Tak jak zawsze do suchego patyka. I wtedy zapraszam na degustację. Babka się pięknie upiekła. Piekła się godzinę i 5 minut. Teraz poleję ją czekoladą. Taką polewą z czekolady. Tu mam gorzką czekoladę połamaną. I tutaj mam podgrzaną śmietanę kremówkę tak do prawie 90 stopni. Zaleję to. I chwilkę musi się temperatura wyrównać. I potem będziemy mieszać tak długo, aż powstanie polewa. Gdyby w międzyczasie nam trochę za bardzo ostygło, zawsze można to delikatnie podgrzać w mikrofalówce. U mnie na kanale wcześniej jest przepis na inną polewę, taką z mataryny, z kakao, a ta jest taka na szybko. Najwyżej jeszcze w opisie dodam link do nie pamiętam w tej chwili, przy którym cieście była robiona ta polewa, chyba przy serniku Izaura, ale sprawdzę i podepnę to w opisie. Czekolada już jest ładnie wyrównana. I teraz poleję czekoladą babeczkę. Czekolada już jest rozprowadzona po całej babce. Teraz powinniśmy dać tej babeczce chwilę, żeby czekolada ostygła i zastygła. Ale ja oczywiście muszę kawałeczek spróbować. Wygląda tak. Tutaj mamy taką ciemniejszą warstwę, która wpadła do środka. Ciemniejsze orzechy.
I teraz próbuję. Jeszcze mam ręce od czekolady, bo tak jak mówiłam, czekolada nie zastygła, ale spróbuję kawałeczek. Babka jest pyszna. Ja zrobiłam akurat z gorzkiej czekolady tą polewę. Można zrobić z deserowej, jak ktoś nie lubi gorzkiej, ale jest pyszna. Polecam. Jeżeli komuś filmik się podobał, zapraszam do oglądania kolejnych filmów, do subskrybowania i do pisania komentarzy. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję.